Te feedbacki niczego nie wnoszą, dlatego nasze staramy się konstruować tak, żeby były wartościowe dla kandydatów i przykładamy do tego dużą wagę. Przekonajcie się sami. Feedback jest dla nas w Merix Studio niezwykle ważnym, nieodzownym elementem każdego procesu rekrutacji. To istotne, aby kandydat dokładnie wiedział, na jakiej podstawie podjęliśmy taką czy inną decyzję. Wynika to z tego, że traktujemy każdego kandydata po partnersku, jako gościa w naszym świecie, więc bardzo zależy nam, aby każde doświadczenie rekrutacyjne u nas było po prostu pozytywne, niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę, czy też nie. Feedback działa u nas w dwie strony. Po każdej rekrutacji dajemy kandydatowi możliwość, aby w ankiecie podzielił się z nami swoimi odczuciami. To właśnie analiza tych informacji pozwala nam wyciągać celne wnioski i stale ulepszać nasze procesy. Feedback to nie lada wyzwanie dla rekrutera. To, jak końcowo będzie wyglądać, zależy od kilku rzeczy, ale przede wszystkim od tego, jak bardzo kandydat da nam się poznać oraz od tego, po którym etapie rekrutacji jest tworzony. Jedną z wartości Merix Studio jest transparencja i to w takim duchu staramy się pisać nasze feedbacki. Składają się one z odpowiedzi zwrotnej na temat kompetencji miękkich i technicznych. To, co jest bardzo istotne, to równowaga pomiędzy pozytywami a obszarami do poprawy. Te pierwsze pomogą Wam skoncentrować się na fundamentach, które warto wzmacniać, a drugie mogą skierować Waszą uwagę na obszary, nad którymi w naszej opinii warto się pochylić. Żeby jeszcze lepiej trzymać się tych dobrych praktyk, stworzyliśmy własne narzędzie do udzielania feedbacku. Kandydaci zamiast ściany tekstu wysyłanej mailowo otrzymują link do dedykowanej im strony, na której znajdują wyniki rekrutacji i oferowane warunki zatrudnienia. Oprócz tego znajdą tam podsumowanie całej rekrutacji, czyli między innymi najważniejsze informacje o firmie, często nieoczywiste, których nie ma na naszej stronie internetowej. Mogą poznać strukturę obszaru, do którego dołączą, poznać naszych team liderów, zapoznać się z oferowanym sprzętem do pracy lub poznać inicjatywy, które organizujemy lub w których uczestniczymy. Dodatkowo mogą przypomnieć sobie o benefitach, które oferujemy. Ale przede wszystkim mogą zaakceptować ofertę, dać nam znać o chęci negocjacji zaproponowanych warunków, zapoznać się z draftami umów i z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi pracy u nas, mogą poznać plan onboardingu, a także mogą nam przekazać informacje o niezaakceptowaniu naszej propozycji. Narzędzie jest stale rozwijane, a kolejne feature'y czekają w backlogu na realizację. Gdy dostałem link do feedbacku, pomyślałem sobie wow. Nie wiedziałem, że Merix ma własne narzędzie, które się tym zajmuje i że jest tak naprawdę tak rozbudowane. Dostałem informacje odnośnie tego, jak przebiegła mi rozmowa, tego, jakie są moje mocne i słabe strony, co będę musiał, nad czym będę musiał właściwie popracować w ciągu nadchodzących tygodni czy miesięcy pracy w Merixie, jak wygląda kultura pracy, jak wyglądają narzędzia, czy laptop, którym się będę posługiwał. To tak naprawdę pozwoliło mi zrozumieć, jak będzie wyglądała moja rola w Merixie. Porekrutacyjny feedback, który kończy się propozycją zatrudnienia, to garść kluczowych informacji dla kandydata. Oprócz tego przybliżamy ścieżki kariery oraz terminy rozmów ewaluacyjnych. Aha, i jeszcze jedno. Rekruter to też człowiek. Staramy się dbać o terminowość, ale jeżeli nam coś umknie, daj nam znać. Przekonaj się sam, jak wygląda proces rekrutacji i merytoryczny feedback w Merix Studio. Aplikuj i do zobaczenia. Zapraszamy! Żeby jeszcze lepiej trzymać się dobrych... A obszary do poprawy pozwalają. Ale to nie jest takie proste, naprawdę, nie? Dziewczyny, to jest mega trudne w ogóle nagrać coś takiego fajnego po prostu.